Bilety na euro już mamy, ale co dalej o grupowych szansach Polaków na początek? Egzorcysta od Salcesonu wśród zatrzymanych przez ABW. Dzisiaj zarzuty dla księdza. A w najważniejszej rozmowie poranka minister sportu Sławomir Nitras. 8. Hamburg, Dortmund i Berlin. W tych miastach Polacy zagrają mecze grupowe na Euro 2024. W karnych wyrwaliśmy awans Walijczykom, ale nasi kolejni rywale już na mistrzostwach budzą respekt. To Francja, Holandia i Austria. Marcin Powideł z nami. Tak jest. No, faworytem to my nie będziemy. Ale czarnym koniem być może, zresztą w tej roli biało-czerwoni czują się znacznie lepiej. Bez dwóch zdań murowanymi kandydatami do wyjścia z grupy będą Francuzi i Holendrzy, z którymi w ostatnich latach mieliśmy okazję rywalizować. Na pomarańczowych które dwukrotnie trafiliśmy w Lidze Narodów. Z czterech meczów trzy porażki i jeden remis. Z trójkolorowymi zagraliśmy na ostatnim mundialu, przegraliśmy 1-3, ale paradoksalnie było to najlepsze spotkanie naszej drużyny w Katarze. Na papierze najbliżej nam do Austrii, choć wczorajszy mecz towarzyski w Wiedniu z Turcją daje do myślenia, gospodarze zwyciężyli aż 6-1. I to tyle teorii, bo na szczęście w sporcie nie zawsze zwyciężają faworyci. Odliczamy do Euro. Mistrzostwa Europy zaczną się 14 czerwca. Na pierwszy ogień zagramy z Holandią, potem Austria, a na koniec fazy grupowej Francja. Były egzorcysta znany z wypędzania diabła Salcesonem jest wśród zatrzymanych w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To także założyciel Fundacji Profeto, która miała dostać duże pieniądze z tego właśnie funduszu. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Z Radia Z wiecie, że ABW zatrzymała w sumie 5 osób. Pozostałe to byli i obecni urzędnicy resortu sprawiedliwości. Michał Makowski z nami ma najnowsze informacje. Tak, Michał, jest. O co konkretnie podejrzewany jest ksiądz? Nieoficjalnie słyszymy o możliwym przekręcie finansowym związanym z ośrodkiem Archipelag, na który Fundusz Sprawiedliwości miał przeznaczyć blisko 100 milionów złotych dotacji. Według doniesień medialnych między Fundacją Księdza a firmą budowlaną miało dochodzić do podejrzanych przelewów, które zauważyli pracownicy skarbówki. Fundacja Profeto odpierała zarzuty, twierdząc, że wszystkie pieniądze były wydawane na zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie Centrum Wsparcia dla Ofiar Przestępstw. Służby przeszukały też budynki Zgromadzenia Księży Sercan, do którego należał były egzorcysta, aby zabezpieczyć ewentualne dowody związane z ośrodkiem. Prokuratura przeszukała też mieszkanie byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym Zbigniewa Ziobry. Śledczy zabezpieczyli dokumenty i komputery w domu byłego ministra. Po śmierci 5 żołnierza w ciągu miesiąca na wojskowych ćwiczeniach minister obrony wstrzymuje szkolenia z użyciem materiałów wybuchowych i środków bojowych. Dowództwo ma przejrzeć procedury i warunki bezpieczeństwa dotyczące szkolenia Wojska Polskiego. Wczoraj w Tatrach zginął żołnierz wojsk specjalnych, brał udział w szkoleniu górskim. 7:40, to czas gościa Radia Z. W studiu Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Sławomir Nitras, minister sportu i turystyki, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze. Zadowolony. W fantastycznych humorach, tak jest. I krótka piłka dotyczy tego, co działo się wczoraj w Cardiff wieczorem. Pytanie do pana i do naszych słuchaczy. Czy piłkarze powinni dostać specjalną premię od premiera za awans na Euro 2024, tak czy nie? Ale wie pan, że to od tej premii właśnie się zaczęło. Dlatego pytam, tak czy nie? Ale nie psujmy tej atmosfery. Czyli nie. Myślę, że oni sami tego nie oczekują. Jest PZPN. PZPN na pewno zapłaci premię. To było wcześniej uzgodnione. Nie psujmy atmosfery. Nie bądźmy jak Morawiecki, bo przez 2 lata piłkarze nie będą mogli się podnieść. Taka jest odpowiedź nie ministra. Nie chodzi o pieniądze, tylko nie wprowadzajmy tej atmosfery. Czekamy na odpowiedź państwa. Zapraszam na radioz.pl. Zapraszam do wyrażenia swojej opinii. No właśnie, od UEFA dostaniemy chyba około 10 milionów euro. PZPN dostanie. No tak, PZPN dostaną piłkarze, no ale tyle Robert Lewandowski to wydaje na zegarek. No ale co pan zagląda Robertowi? Nie zaglądam, nie zazdroszczę, ale może jego koledzy powinni dostać więcej. Wie pan co, ja myślę, to nie jest sprawa narodowa. Jest uczciwy, kiedy premie ustalane są z góry, kiedy premie płaci PZPN. Myślę, że nic tak nie popsuło atmosfery w polskiej kadrze, jak te premie po Katarze. Piłkarze długo z tego nie mogli wyjść, no bo oni nie są mistrzami wychodzenia z takich sytuacji politycznych. Czyli premier Tusk nie ma takich zamiarów? Nie rozmawiałem o tym z premierem, natomiast wyrażam własną opinię. Wydaje mi się, że oni stali się przedmiotem i hejtu, i wprowadzenia w takiej politycznej atmosfery w ten mundial. I to wszystko bardzo źle się kończyło. Nie róbmy takich standardów. Niepotrzebne są takie. A gdzie oglądał pan mecz? W domu. Myślałem, że z premierem przy cygarach i whisky. Myślę, że premier był w pracy. Rozmawialiśmy wczoraj na Radzie Ministrów chwilę o meczu. Ale i on, i ja mamy dużo pracy, więc każdy już w domku. Ale byliście przekonani, że wygramy, czy było zdenerwowanie stres? To jest piłka, wie pan. Przecież ten spalony był na żyletki.
to się różnie mogło potoczyć. Wszyscy wiedzieli, że to będzie bardzo zamknięty mecz. Mecz, w którym zdecyduje jeden zawodnik albo jedno zagranie. Kto panu się najbardziej podobał? No Szczęsny jest mistrzem świata, ale wyróżnić można. Kilka osób, no Piotrowski póki miał siłę, ja do niego szczególnie ten strzał, niewiele brakowało. Póki miał siłę, grał wielki mecz. Naprawdę, ja myślę, że jako zespół, ten zespół się spisał. Środkowych należy wyróżnić, bo oni toczyli nieprawdopodobne boje z tymi wielkimi Walijczykami i dali radę. Najbardziej zaimponowało mi to, że my wytrzymaliśmy kondycyjnie lepiej, że w drugiej połowie dogrywki Walijczycy no de facto już nie stanowili żadnego zagrożenia, a Polacy wytrzymali to dobrze. No i okazało się, że te rzuty karne, no pewność... Ja kiedyś w bardzo mało ważnym meczu, ale międzynarodowym, strzelałem karnego przy chyba 500 ludziach publiczności. Nogi mi się trzęsły. Ten, kto do czegoś takiego nie podszedł, nie ma pojęcia, jaki to jest stres. A pewność wykonania tych rzutów karnych imponuje. Cieszmy się, miejmy świadomość, że udało nam się przy odrobinie szczęścia, bo wcale tak nie musiało być. Mamy szansę z Francją, Holandią i Austrią? No wiemy, jak jest. No, myślę, że ta wczorajsza gra na Francję i chyba Holandię by nie wystarczyła. Ale przed trenerem Prowierzem parę miesięcy na przygotowania. Widać, że on ma pomysł na ten zespół. Nie jest to ultra ofensywna gra oczywiście, ale ma pomysł na ten zespół. Na pewno poprawił atmosferę w kadrze. Myślę, że też odsunął trochę działaczy od zespołu. Prezesa Kuleszy? Nie wiem, myślę, że działaczy. Nawiązuje do tych wypowiedzi, nawet wczorajszej wypowiedzi pana Szczęsnego, który mówił o tym, jak to wyglądało wcześniej w kadrze. Więc tutaj myślę, że pan Michał Probierz ma... na tyle dużo autorytetu, że sobie z tym poradzi. Trzymajmy kciuki, bawmy się tym, to jest sport i stwórzmy jak najlepsze warunki naszym piłkarzom, na przykład nie rozmawiając o premiach, do tego, żeby się do tego Euro przygotowali. Cieszmy się, bo to Euro jest blisko, to dla kibiców wielka... Blisko, bo zamiedzą. No, dla mnie szczególnie, ale... chyba będzie mógł wyskoczyć sobie do Berlina. Bardzo bym chciał. Do Hamburga również chciał. Do Hamburga również i wybrać, do Dortmundu, ale wierzę, że to będą polskie stadiony w czasie tych meczy, bo... Oby tak było. Wczoraj tak było. Wczoraj kibice dali radę. No było nas dużo mniej, ale zachowywali się bardzo fajnie, głośni. W odróżnieniu od walijskich. Podobało się panu wczoraj przeszukanie ABW w domu Zbigniewa Ziobry? Bo ja zacytuję Zbigniewa Ziobrę, który pojawił się po raz pierwszy od kilku miesięcy. Nikt do nas żadnego telefonu nie wykonywał. Nikt nie zadzwonił do mnie, ani do mojej żony. To dowód kłamstw, które przedstawia prokuratura na próbę uzasadnienia swoich bezprawnych i w stylu bandyckim działań. Wie pan, do mnie, kiedy wchodzono do moich współpracowników, kiedy zatrzymywano im telefony, kiedy zatrzymywano komputery, a minęło 7 lat i nikt nie postawił ani im, ani mi żadnych zarzutów, też nikt nie dzwonił. I liczba ludzi, którzy została skrzywdzona, choćby wspomnę pana Kwaśniaka, chyba najbardziej bulwersująca sprawa, przez pana Ziobrę, odbiera mu prawo do skarżenia się. Wszystko było wczoraj okej? Nie odbiera mu praw obywatelskich. On, no właśnie, może ale ktoś powinien odbiera, być w jest, czasie tego przeszukania. Pan, ale jak ja widzę panów Ziobrę, pana Mateckiego, pana Jakiego, jak oni płaczą nad tym, że są łamane ich prawa obywatelskie, to myślę, że powinni pamiętać o tych wszystkich niewinnie oskarżonych przez nich, którzy latami cierpieli, których nikt nie przeprosił, a nie był w stanie nikt udowodnić ich winy. Nikt nie był w stanie udowodnić ich winy. Natomiast wie pan, co mi się najbardziej podoba? Najbardziej mi się podoba to, że podam panu dwie liczby. Jestem w końcu ministrem sportu. Rząd PiSu dla animatorów sportu na Orlikach, 2500 ludzi w całej Polsce, w zeszłym roku dał 20 milionów złotych. W całej Polsce. To jest taka kwota, jaką dwie fundacje pana Mateckiego dostały z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwości. 2500 pracowników WF-istów na Orlikach i jeden Matecki z dwoma kolegami na hejt w internecie, na spoty partyjne i na farmy troli, które trzeba które rozliczyć poprzedni rząd za Fundusz Sprawiedliwości i trzeba wyczyścić te sprawy, jeśli były przestępstwa. Właśnie się to dzieje. Ale artykuł 224 KPK mówi, że jeśli w domu objętym przeszukaniem nie ma domowników, służby muszą dokonać wejścia z tak zwaną osobą przybraną, na przykład sąsiadem. Patryk Jaki mówił wczoraj w Polsacie News, że przez około 2 godziny ABW była sama w domu Ziobry, a przez ten czas można różne rzeczy podrzucić. Ale ja Patrykowi Jakiemu w ogóle nie wierzę.
Patryk Jaki, Zbigniew Ziobro w tej sprawie są pod, moim zdaniem będą pod oskarżeniami. Na pewno ich najbliżsi współpracownicy, którzy podejmowali formalne decyzje. Zresztą bardzo charakterystyczne, że pan Ziobro wczoraj pojawił się po to, żeby powiedzieć, że on żadnych decyzji nie podejmował, bo to jego współpracownicy podejmowali decyzje. Ciekawe, jak oni się teraz czują. Natomiast ja mam zaufanie do służb i wiem, że z Funduszu Sprawiedliwości wyprowadzono według NIK-u 200 milionów złotych. Powiedzmy wprost, ukradziono 200 milionów złotych. 200 jest milionów. Jest pan pewien? No to powiedział raport NIK-u. Raport NIK-u rzeczywiście mówił o nieprawidłowościach. Ale, to, pana, ja ale czy to dość... była kradzież? Czy ale, to było złodziejstwo? To było? Pana, jeśli... Może trzeba powinno się poczekać na wyroki sądu? Ja wyrażam swój pogląd, bo ja mam pewną wiedzę w tej sprawie. Jeżeli pan Matecki dostawał 20 milionów złotych i za to organizował hejt w internecie, kupował farmy troli, kupował swoje billboardy, które były w kampaniach wyborczych. Jeśli pan Warchoł wprost finansował kampanię wyborczą swoją w Rzeszowie prezydencką z tego funduszu, przecież to jest państwowy fundusz. To tak jak ja bym dzisiaj z innego funduszu, na przykład poświęconego funduszu rozwoju kultury fizycznej, wziął pieniądze i dawał kolegom na kampanię albo sam prowadził. Przecież to by było, nazwałby pan to złodziejstwem. To jest ewidentne złodziejstwo. Oni traktowali pieniądze publiczne jak swoje prywatne i dzisiaj spotyka ich za to kara. I bardzo dobrze, że spotka ich za to kara. Panie ministrze, to jeszcze kończąc wątek przeszukania, dlaczego nie można było tego zrobić tak jak w 2017? Panie ministrze, pozwoli pan, kiedy podobne przeszukanie było u pana posła Gawłowskiego. Wtedy prokuratura pana Ziobry robiła takie przeszukanie i dokonała go dopiero wtedy, kiedy pan Gawłowski przyjechał. Ale pan się opiera na tym, co mówi pan Ziobro. Pan Ziobro w tej sprawie stoi pod poważnymi, czy będzie stał pod poważnymi oskarżeniami. Ja nie wierzę panu Ziobrze, nie wierzę panu Jakiemu. Ja mam zaufanie do prokuratury. Nie wierzy pan, że on mówi prawdę, tak, mówiąc, wierzę. Że nikt się z nim nie kontaktował? Nie wierzę. Na pewno pan... A jakie pan ma inne źródło? Mamy słowo przeciwko słowu. Właśnie, poczekajmy. Czy wierzy pan prokuraturze? To wejście jest na pewno nagrywane, to wszystko jest dokumentowane i prokuratura na pewno w tej sprawie nie przekroczyła, przecież wie, z kim ma do czynienia. Były zasłonięte kamery zewnętrzne i wewnętrzne, tak ABW zrobiło. Ja jestem przekonany, że prokuratura... Przecież my nie, tak naprawdę nie chodzi o to, żeby zrobić panu Ziobrze przykrość, tylko chodzi o to, żeby zabezpieczyć dokumenty, które potwierdzą właśnie to, o czym mówi raportniku, że tam zostały ukradzione gigantyczne pieniądze. Wie pan, co mówią politycy PiSu? Powiem panu więcej. Ja wcześniej rozmawiałem z niektórymi politykami PiSu i niektórzy z nich mają wielkie schadenfreude, że dotyka to polityków Solidarnej Polski i mówią, dobrze, że się za tych złodziei wreszcie wzięliście. Naprawdę? Bo i tak. Z dlatego, kim pan rozmawiał? Niech pan zobaczy minę Błaszczaka, kiedy stał na konferencji z panem Ozdobą. W Błaszczaku nie było jakiegoś poczucia wielkiej krzywdy. Czyli stał, bo musiał? Jest szefem klubu. Wielu polityków, przecież w PiSie też są ludzie, którzy są uczciwi. Tam nie każdy przecież jest złodziejem. Przecież to no, ale oficjalnie mówią tak. Nie daliście ludziom chleba, dajecie igrzyska. To mówią politycy Solidarnej Polski. To mówią politycy Solidarnej Polski. Ludzie, którzy finansowali kampanię wyborczą, powiem panu więcej, oni kiedyś mówili, robimy to dlatego, że nam Kaczyński nie dał pieniędzy z subwencji, nie mamy innego wyjścia. To był powód, dla którego oni okradli Fundusz Sprawiedliwości. Panie ministrze. Dzisiaj, panie redaktorze, 100 konkretów, to było jeden ze 100 konkretów, zrealizujemy 100 konkretów. My to obiecaliśmy wyborcom, ta kradzież Funduszu Sprawiedliwości zostanie rozliczona. Minister sportu Sławomir Nitras, 3 krótkie piłki na koniec tej części rozmowy. Mimo, że mamy awans, prezes Kulesza powinien odejść, nie, tak czy nie? Nie, nie. Ale ja uchylam się od odpowiedzi na pytanie. Ale ja myślałem, że nie. Proszę pamiętać, ja jestem ministrem sportu, a ja nie mam kompetencji powoływania i odwoływania prezesa PZPN. Kolejne pytanie. To jest decyzja. Kolejne pytanie. Zrobię wszystko, aby w Polsce były igrzyska, tak czy nie? Uważam, że jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować, jak się do niego dobrze przygotujemy i będzie to projekt ogólnonarodowy, a nie tylko... I trzecie pytanie, ostatnie, tak czy nie? Jestem za dodatkową godziną WF-u w szkołach. Krótko. Jestem za zwiększeniem liczby dobrowolnych zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Jestem za tym, żeby po lekcjach obiekty sportowe były ogólnodostępne i żeby dzieci mogły z nich i młodzież korzystać. Mamy wynik sądy. No, muszę panu powiedzieć, że dawno nie było takiej zgodności z gościem. Nie dajemy premii, zgaduję. Czy piłkarze powinni dostać specjalną premię od premiera za awans? Tak odpowiedziało tylko 3%. 97% uczestników naszej sądy odpowiada, że nie. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z.
No ciekaw jestem, czy myśli pan, że rzeczywiście ta premia sprawiła, że... Nie mam wątpliwości. Polacy no, nie dali rady w Katarze? Nie. Ona to jest głębszy problem. Ta premia, te dyskusje przed meczem, no, chodzenie po nocy po tych kątach, zachowanie działaczy, całej ekipy, to popsuło atmosferę. Później ta nagonka medialna, która miała miejsce. Ja tutaj piłkarze uważam, że co najmniej temu winni, bo oni nie są z tego świata. Oni nie są ze świata polityki. Zostali wciągnięci bardzo głęboko w świat polityki. Nie poradzili sobie z tym medialnie. Brak wyniku... Trochę jednak weszli do tej gry. No, wie pan... Bo mogli powiedzieć, przepraszam bardzo, nie kontaktujemy się z premierem. Ale na końcu, nie chcemy tej premii. Ale na końcu myślę, że zgodzi się pan ze mną, że nie byli gotowi na to. Nie wiedzieli, co ich spotka, jaka atmosfera ich spotka po tym, kiedy weszli w tą grę, może nie do końca świadomie. Ale to, bo to chcę wyraźnie powiedzieć, moim zdaniem to obciążyło całe eliminacje. Nie było atmosfery w kadrze, wszystko to było porozbijane. Przypomnę to słynny wywiad Roberta Lewandowskiego, który, jak rozumiem jego intencją, chciał poprawić atmosferę, oczyścić atmosferę w kadrze, ale chyba osiągnął skutek odwrotny. To wszystko się przełożyło na eliminację. Dobrze, że w ostatniej chwili rzutem na taśmę, jako ostatni zespół, weszliśmy do tego turnieju. Przypomniałem sobie od razu, kiedy zobaczyłem, że wchodzimy jako ostatni, przypomniałem sobie Koreę, zamierzchłe czasy, ale pan je świetnie pamięta. 2002 rok, gdzie weszliśmy jako pierwsi. Tak jest. I skończyło się to ale najlepiej. Ale ostatni będą pierwszymi. Właśnie. Tak mam było. Nadzieję, że teraz weszliśmy jako ostatni i będzie zupełnie inaczej niż w Korei. To teraz porozmawiajmy o sporcie w szkołach. Od marca jest realizowany program Sportowe Talenty. Czy są już jakieś wstępne dane dotyczące kondycji dzieci i młodzieży? No dane my mamy, dane są gromadzone. My od lat między innymi AWF warszawski prowadzi takie badania. Wiemy, że nie jest dobrze. My zainaugurowaliśmy z panią minister Nowacką taki program powszechnych badań w szkole i tutaj chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, nie po to, żeby kogoś piętnować, zresztą wydaje mi się, że to jest największy problem naszego wychowania fizycznego w szkole, tylko po to, żeby dać diagnozę każdemu z zainteresowanych, każdemu młodemu człowiekowi, rodzicom, dać diagnozę, żeby powiedzieć, co można poprawić. Dostaliście ten program w schedzie po ministrze Bortniczuku. Tak, będziemy go zmieniać, ale uznaliśmy... Co będziecie w nim zmienić? Będziemy wyrzucać te wszystkie aspekty, które mówią o szukaniu talentu. A dlaczego? Dlatego, że celem tego programu nie jest szukanie talentu. Ale chcemy mieć więcej lewych, chcemy więc mieć więcej Igi Świątek. Ale to nie jest ten instrument. My chcemy, ten instrument jest po to, w trakcie tych badań wszyscy muszą się czuć dobrze. Wszyscy muszą wiedzieć, że nie szukamy talentów, bo to oznacza, że 80% dzieci na przykład może stwierdzić, no ale ja nie czuję się żadnym talentem. My chcemy stworzyć dobre warunki, uczciwe warunki powiedzenia, słuchaj, jesteś w czwartej klasie, czy jesteś w piątej klasie, potrafisz zrobić to, ale powinieneś potrafić, nie wiem, przebiec to 3 sekundy szybciej. Choć popracujemy nad tym, żeby w ciągu roku podnieść twoje umiejętności, bo to jest trochę tak z WF-em. Myślę, że pan też to pamięta, że jak idziesz do szkoły, to nikt nie oczekuje od dziecka, że on zna tabliczkę mnożenia na przykład. Ale wszyscy segregują dzieci w szkole i to jest kulturowe u nas, że ten jest sprawny fizycznie, bo przyszedł do szkoły, a ten jest mniej, na WF-ie jest trochę odsuwany. Przecież szkoła jest po to, nikt nie powinien oczekiwać, że ktoś potrafi zrobić przewrót w przód, czy przewrót w tył, czy skoczyć przez kozła, czy przebiec w odpowiednim czasie, jak przychodzi do szkoły. Ważne, żeby potrafił to zrobić, jak szkoło później. Panie ministrze, ważny jest wysiłek. Ważne jest, że ktoś wkłada w naukę matematyki, czy w WF, wysiłek. I oceniamy ten wysiłek. Ważne jest na końcu, żeby młodzież przychodząca do szkoły nabywała pewnych kompetencji ruchowych. Tak jak nabywa kompetencji matematycznych, czy w innych przedmiotach, żeby się uczyła. No dobrze, ale myśli pan, że takie testy doprowadzą do sytuacji, że młodzież chętnie będzie wychodzić na podwórko, grać w piłkę na orlikach, niż siedzieć w domu przy smartfonie i laptopie? Nie wiem tego, no jest trudno, nie wiadomo, że to odciąga, ale jestem przekonany, że metodą jest nie to, żeby piętnować ludzi i dzielić na tych, którzy są sprawni ruchowo, a na tych, którzy nie. I powiedzenie, to zresztą dotyczy różnych przedmiotów, prawda? Jak ktoś nie umie matematyki, czy czuje się słabo, często też nikt mu nie pomaga. Tylko ale nie możemy rezygnować całkowicie z ocen w szkołach. Spokojnie. Bez to też rewolucji. Jest swego rodzaju wydaje nauka się, stresu. Mi bardzo zależy na tym... Odporności na stres. Prawda, ale mi bardzo zależy na tym, żeby te badanie stało się pretekstem do tego, żeby z młodym człowiekiem porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, nie potrafisz tego dzisiaj, ale ja jestem tu po to, mówią nauczyciele WF-u, żeby ci tego nauczyć. A jak pan ocenia profesjonalizm nauczycieli WF-u dzisiaj w dzisiejszym szkole? Nie można generalizować. To jest 400 tysięcy, więcej, 700 tysięcy ludzi. Nie można generalizować. Pewnie są świetnie przygotowani i pewnie są tacy, którzy z różnych powodów, chociażby finansowych, przykładają się do pracy mniej. Ale z nauczycielami też trzeba pracować, szczególnie z nauczycielami wychowania fizycznego. I też do tego się przygotowujemy. Ja mam nadzieję, że
1 września będzie taką pozytywną zmianą w szkołach, bo nie chodzi o to też, żeby robić rewolucję, ale żeby trochę nadać nowy na nowy tor to wszystko wpuścić. Między innymi chcemy właśnie otworzyć szkoły, żeby szkoły były po zajęciach nie zamknięte na kłódkę, obiekty sportowe, boiska, hale, sale sportowe, baseny, tylko żeby były otwarte. Ale ktoś musi wtedy być, kontrolować sytuację. Jakiś jeden nauczyciel. Na to ogromne pieniądze. Czyli co, soboty i niedzielę będzie można korzystać już z sal gimnastycznych i z orlików? Jeżeli nie zmienimy prawa, to tam będziemy można, gdzie szkoły i samorządy do tego programu przystąpią. My taki program przygotowaliśmy. Czyli program może nie objąć wszystkich szkół? No to zależy od dyrektorów. Od czego będzie zależało przystąpienie? Ja apeluję. To jest kwestia woli dyrektorów. Tak, znaczy, ale oni mogą powiedzieć tak. Tak, my chcemy otworzyć salę, ale nie mamy kasy dla nauczycieli, którzy by tam byli. Właśnie na to dajemy pieniądze. Kto przystąpi do programu, temu sfinansujemy wynagrodzenia dla opiekunów tych obiektów. Mało tego, sfinansujemy jeszcze sprzęt dla szkoły. Każda szkoła otrzyma 25 tysięcy złotych na sprzęt do szkoły za to, że przystąpi do programu. Ale myślę też o tym i zwróciłem się do pani minister Nowackiej z wnioskiem w tej sprawie w ramach konsultacji. Mamy czas do września, żeby też zmienić prawo, bo jest dzisiaj tak, że obiekty szkolne, przyszkolne, bardzo dobrze, że budujemy najwięcej obiektów przy szkole, no bo one są tam wykorzystywane. Ważne, żeby były efektywnie. Dlatego chcemy zmienić prawo, które mówi, że obiekt przyszkolny w trakcie lekcji, kiedy trwają lekcje, jest obiektem przyszkolnym, ale że po lekcjach, w weekendy, jest obiektem ogólnodostępnym. I taki zmiana przepisu spowodowałaby, że nie można odmówić chętnym korzystania z tych obiektów. Ale trzeba na to bardzo dużo czasu? Nie można tego zrobić, przepraszam, no to jest poważna sprawa, no bo stryknięciem? Nie ile można. Taką ustawę trzeba przygotować? Ale to nie jest kwestia przygotowania. Taki dokument, ja zapis tej ustawy przygotowałem. Ale to jest kwestia konsultacji z samorządami, no bo ktoś musi pokryć koszty, ktoś musi to ogrzać, ktoś musi to oświetlić, ktoś musi właśnie zapłacić za to. Wie pan, no my nie tworzymy prawa jak PiS. Okej, ale kiedy taka ustawa pana zdaniem może trafić Czekam do Sejmu? Czekam na oficjalne stanowisko pani minister Nowackiej. Do końca czerwca? Rozmawiałem z panią minister nawet o tym wczoraj. Mój plan jest taki, żeby stało się to nie później niż od 1 września. Może uda się wcześniej. I wydaje mi się, że jest to plan realny, ale proszę pamiętać. Na to musi być zgoda. To nie jest tak, że dzisiaj wszyscy się z tym zgadzają. Wielu dyrektorów szkół podniesie, że wie pan, wygoda. Jest lepiej zamknąć i mieć spokój, prawda? No dobrze, ale jeżeli będzie zachęta finansowa? No będzie zachęta finansowa, no to... ale ja myślę, że gdyby wszystko zależało w życiu od pieniędzy, to życie byłoby prostsze. Tak nie jest, to jest bardziej skomplikowane. Może dyrektorzy powinni być... Ale to zaapelujmy do świadomość no tego. Ja też tak uważam. Bo jest wielu, powiem więcej, to trzeba o tym powiedzieć. Jest wielu dyrektorów szkół, jest wielu prezydentów miast, burmistrzów miast, którzy bez zachęty finansowej to zrobili. Ja mogę wskazać takie miasta: Bydgoszcz, Sosnowiec, tam prezydenci miast świadomi, inwestujący w sport, oni zrobili to sami. I ja dzisiaj z tego miejsca apeluję do wszystkich samorządowców, są wybory samorządowe. Pytajcie swoich kandydatów na burmistrzów, na prezydentów. To jest też pytanie do mojego prezydenta, prezydenta Szczecina, który tego nie zrobił. Zmieńcie w tej sprawie zdanie. Platforma poprze obecnego prezydenta, czy nie? Ale Platforma w tej sprawie ma zupełnie inne zdanie w Szczecinie, konsekwentnie od lat i to jest jedna... Inne niż pan. Niż prezydent Szczecina. A. I nawet toczyliśmy... I poprzecie go, czy nie? No ale w tej sprawie mamy inne zdanie. Okay. I domagamy się tego od niego. Uważamy, że obiekty mają być ogólnodostępne i nie wolno zamykać. Ja zbyt często widzę w Szczecinie, jak w soboty chłopaki muszą przez dziury w płocie przechodzić. Ale z czego to wynika, bo ja nie rozumiem. No z tego, że tak jest wygodniej, że lepiej zamknąć i nie mieć problemu i iść do domu. Ani nikt nie myśli o tym, że dzieciaki chciałyby pograć w piłkę, czy zrobić jakieś zajęcia. Że można tam wpuścić kluby sportowe, które mogłyby realizować zajęcia. Jest wiele klubów, to na prawda, przykład sportu nie walki. Mają gdzie ćwiczyć. Wie pan, są kluby bokserskie, kluby judo, które w ośrodkach kultury, w salach teatralnych, czy takich salach niesportowych prowadzą zajęcia, bo nie mają innych. A szkoły stoją, sale sportowe w szkołach stoją pozamykane. To trzeba po prostu zmienić. I staram się nie toczyć wojny, tylko przygotowaliśmy największy w historii Ministerstwa Sportu program sportu powszechnego. Chciałbym przy tej okazji Czyli podziękować. Sport dla amatorów. Tak, bo uważam, że sport amatorski jest najważniejszy. Czyli stawia pan nie na zawodowców, tylko na amatorów? O zawodowcach to są dwie nogi. Nie, no to są dwie nogi. Ja jeszcze myślę o nodze trzeciej, czyli sporcie akademickim, który powinien stanowić taki szczebel pośredni między sportem amatorskim, dużym stopniu szkolnym, no bo ten amatorstwo powinno wynikać, brać się ze szkół, tam tych nawyków powinniśmy nabierać. Później powinien być wzorem najlepiej rozwiniętych sportowo krajów. Szczebel akademicki. No dawniej AZS-y były potęgą. No ja chciałbym do tych czasów wrócić. Dlatego chciałbym w Polsce i rozmawiam o tym z AZS-ami, przygotowałem specjalny program. Chciałbym w Polsce stworzyć ligi akademickie.
Chciałbym w tym roku od października, tak jak rusza rok akademicki, są już na to zabezpieczone w budżecie Ministerstwa Sportu pieniądze. Rozmawiamy ze środowiskiem akademickim. Wydaje mi się, że 2-3 ligi w 3 wiodących dyscyplinach sportu, takich jak siatkówka, może piłka ręczna, koszykówka, może futsal, żeby już od października ogólnopolskie ligi akademickie ruszyły. A mam nadzieję, że konsekwentnie w kolejnych latach, wzorem tych związków, z którymi już współpracujemy, ruszą ligi akademickie, takie permanentnie grające w innych dyscyplinach sportu. I docelowo ten model powinien wyglądać tak. Sport amatorski, który zaczyna się w szkole, sport akademicki, do którego się płynnie przechodzi, którym i profesjonaliści, i wyczynowcy trenują, uczelnie są zapleczem naukowym, bo pamiętajmy, że sportowiec nie może siedzieć całe życie w Spale, czyli na prowincji, tylko musi też się uczyć, musi kończyć studia, musi żyć po karierze, czyli płynnie przechodzi do sportu akademickiego, stąd silne rozgrywki akademickie, które też są miejscem, w którym ktoś, kto nie wchodzi do kadry, ktoś, kto nie ma kontraktu zawodowego, na przykład siatkarskiego, może do 40 roku życia aktywnie uprawiać sport. I później dopiero sport zawodowy, z tego się weźmie siła sportu zawodowego. Wracając do Polskiego Związku Piłki Nożnej, wracając do prezesa Kuleszy, spotykał się pan już z panem prezesem od czasu, kiedy pan został na końcu ministrem? Należy dzisiaj z panu prezesowi Kuleszy i pogratulować, bo to też jest wczoraj jego sukces. Tak, spotykaliśmy się, mamy mistrzostwa świata w piłce ręcznej, piłce nożnej, przepraszam, oczywiście kobiet. Jak pan ocenia prezesa Kuleszy? Ja nie jestem tego, żeby oceniać prezesa Kuleszy. Ja mam swoje kompetencje. Zrobił pan unik. Nie, dlatego, że proszę pana, ja mam swoje kompetencje. Minister sportu nie ocenia prezesa Kuleszy, a na przykład ma pan pretensje do prezesa Małysza, że nie ma w zarządzie Polskiego Związku Narciarskiego ale kobiet. Ale to pan wie, że wszystkie... To nieprawda? Śmialiśmy się z panem prezesem Małyszem z tego, dlatego, że ja podałem jako przykład Polski Związek Narciarski. Najwybitniejszą narciarką polską w historii jest Justyna Kowalczyk, a kobiety nie ma w zarządzie Polskiego Związku Narciarskiego. Ale prezes Małysz mówi, że ma 80% kobiet ale wokół ja nie miałem zarządu. O niego... No to niech je da do zarządu. Ja nie mam pretensji do pana prezesa. Ja nie miałem żadnej... Małysz będzie miał kłopoty. Śmialiśmy się z panem prezesem z tych tytułów. Ja czyli nie zagiął pan na niego parola. No w życiu. No ja z ogromnym szacunkiem do pana prezesa Małysza podchodzę. Zresztą nie podskoczy mu pan. Mogę tym wszystkim, którzy znają go tylko jako sportowca, okay, nie znają go jako osoby prywatne, mogę powiedzieć, że to jest wyjątkowy człowiek. Naprawdę skromny, uczciwy. Urzekł mnie tylko nie jako wybitny sportowiec, ale również jako człowiek. Natomiast problem jest poważny. I o tym pogadajmy. Problem jest, wynika moim zdaniem absolutnie kulturowy, wynika z pewnych doświadczeń, z historii, że kobiet nie ma w zarządzaniu polskim sportem, a sport polski będzie lepszy. A pan chce wprowadzić parytety do zarządów? Tak. 30%? Tak. I od kiedy? Jak wejdzie w życie ustawa. Ustawa już jest w rządzie, myślę, że w ciągu miesiąca będzie w Sejmie, zostanie uchwalona, mam nadzieję, jeszcze w połowie tego roku. I związki dostaną czas na zmianę statutów. Od nowego roku ten przepis będzie, mam nadzieję, obowiązywał. Czyli na siłę pan chce wprowadzić nie kobiety? Ale czy w Sejmie było na siłę? W Sejmie mówimy teraz o listach wyborczych, tak? Nie mówimy o parytetach. No ale w sensie tutaj całego... nie ma list. No to jest no tak, trochę specyfika. No czyli pana zdaniem 30% od nowej ustawy, tak, od kolejnych wyborów. A pan uważa, że... związku zawodowego. A pan uważa, że wybitne lekkoatletki, wybitne koszykarki, wybitne siatkarki... No nie mamy przeciwko temu. No, ale to... Chodzi o mechanizmy. Ale ci faceci przecież w środku... jeżeli by chciały, to przecież mogłyby startować. Ale proszę pana, ci faceci w środku zawsze mówią, że one nie chcą. A naprawdę myśli pan, że ktoś tak chciałby podskoczyć Justynie Kowalczyk? Proszę pana, tak, dlatego że struktura związków wygląda w ten sposób. To jest w ogóle pytanie na przyszłość. Ja nie chcę toczyć kilku wojen naraz. Najpierw zajmiemy się kobietami, potem będziemy rozmawiali co dalej. Ale docelowo, to proszę pana, do pana, pana prezesa Kuleszy. Proszę pana, władze Polskiego Związku Piłki Nożnej wybiera 180 osób. Mamy setki, tysiące piłkarzy, profesjonalistów. Robert Lewandowski nie ma żadnego wpływu na to, kto jest prezesem. Inni kadrowicze też, bo to wybierają tylko tak zwani działacze. Są takie kraje na świecie, gdzie każdy licencjonowany zawodnik, który uprawia daną dyscyplinę sportu, ma prawa wyborcze. Dlaczego wybitni piłkarze czy wybitni siatkarze mogą wybierać prezydenta Polski, a nie mogą wybierać prezesów... Czyli chciałby pan, żeby takie zasady zostały wprowadzone? Chciałbym, myślę poważnie o tym. Nie chcę tego boju rozpoczynać. Długo o tym rozmawialiśmy. Na przykład byli reprezentanci, nie byli, tak?
Każdy, kto ma licencję zawodniczą. Aha, czyli każdy zawodnik. No ale proszę pana, to związek wybierają. Skoro są obywatelami Rzeczpospolitej i mogą wybierać władzę Rzeczpospolitej, to dlaczego nie mogą wybierać władz swoich związków? Najpierw kobiety, a później porozmawiamy na poważnie. Okej, to teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich sporo, więc poproszę o krótkie odpowiedzi. Panie ministrze, waszym zdaniem ostatnie 8 lat to był reżim PiSu. Zarzuty wiszą nad Giertychem, Grodzkim i innymi, ale do domów nikt się ich nie wiszą żadne zarzuty nad Grodzkim. Dokończę. Nad Giertychem. Wczoraj służby weszły do domu Ziobry bez żadnych zarzutów prokuratorskich. Kto w takim razie stosuje reżimowe i bandyckie metody? Tu działa twarde prawo. Twarde, ale prawo. Proszę pana, jeżeli ktoś chce bronić Ziobry, Kaczyńskiego, jako obrońców i tych, którzy nie wykorzystywali służb specjalnych, prokuratury, do tego, że do walki politycznej, to ja mu życzę powodzenia, ale to jest bój naprawdę skazany na porażkę. Kolejne pytanie. To są ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu czuli się bezkarni, a dzisiaj wszyscy ci, dla których prawo znaczy prawo, powinni czuć satysfakcję, że prawo ich dosięga. Nie dlatego, że mieć jakąś osobistą satysfakcję, że to akurat im się dzieje krzywda, tylko sprawiedliwość się wreszcie w Polsce dzieje i należy z tego powodu naprawdę wyrazić dużą satysfakcję. Kolejne pytanie. Może pan wymienić, w jaki sposób nowy rząd przyczynił się do zmniejszenia inflacji? Chociaż 5 rzeczy, skoro z dumą przypisujecie sobie spadek inflacji. Ale ona obiektywnie spadła. Proszę pana, to dzięki wam? Jakim posunięciem? Pierwsze, że powiedzmy coś szczerze. 3 miesiące rządzicie. Ale widział pan, jak ustabilizowała się złotówka? Widział pan, jak tańsze są polskie papiery dłużne? Jak mniejsze są potrzeby kredytowe rządu ze względu na to, że rząd jest przewidywalny i świat ma do niego zaufanie? A prezes Glapiński ma w tym jakąś zasługę, czy nie? Prezes Glapiński to jest człowiek, który spowodował ten wystrzał inflacyjny. Zrobiłem to, co zrobiłem. Dzięki mojej prognozie doszliśmy do takiej sytuacji. Prognozy się sprawdziły. To teraz powiedzmy. Poniżej 3%. Podejrzewam, że pan też z wielką, czasami nawet zainteresowaniem oglądał konferencję pana Glapińskiego. To jest one man show. No właśnie, ale nie dlatego, że on uspokajał atmosferę, tylko że on opowiadał tak niestworzone rzeczy, że rynek. Wie pan, to jest trochę jak diagnoza lekarska, tak? Idzie pan do lekarza, miał pan badania i oczekuje pan od lekarza, który panu to opowiada, pewnej powagi, pewnego spokoju, ustabilizowania atmosfery. Nawet jak jest ktoś chory, to lekarz jest od tego, żeby zarządzić procesem. A tu wychodzi koleś, który rozpala rynki, złotówka szaleje, giełda spada, bo facet ma konferencję prasową. To przyczyniło się do tego, że w Polsce była destabilizacja również złotówki, ale również inflacji. Ale doprowadził do spadku inflacji. Przewidywalny premier, przewidywalny minister finansów, przewidywalna polityka rządu spowodowała ustabilizowanie rządu ustabilizowało sytuację. Chciałbym mieć lekarza, który mnie by wyleczył. Czy przy tym będzie dowcipkował, to nie jest istotne. Wskazałem cztery powody. To jedziemy piąty dalej. Odpowiedzialny budżet przygotowany. Kolejne pytanie. W 2011 Donald Tusk w expose złożył 164 obietnice. W 2011, drugi raz był premier. Nie słyszałem, przepraszam. 33 z nich zostały spełnione, co nam daje współczynnik nieudacznictwa. To jest cytat naszego słuchacza. Na poziomie 80%. Dzisiaj obiecaliście 100 konkretów na 100 dni. Po 100 dniach spełniliście ich 14, co nam daje nieudacznictwo na poziomie 86%. Gratuluję progresu. Przepraszam. A ile spełniliście obietnic? Na przykład 48. Między 9 a 16. No a wczoraj na przykład spełniliśmy postulat, że zostaną karani winni okradzenia Funduszu Sprawiedliwości. Wciąż mniej niż Proszę poczekać. Konkret 48, że zwiększymy rolę kobiet w życiu publicznym. Przecież ustawa, którą skierowałem, o zwiększeniu roli kobiet w sporcie, w związkach sportowych, jest dokładnie realizacją tego postulatu. Gdybyśmy tak chcieli odhaczać punkt po punkcie, na poważnie, nie robiliby tego dziennikarze dla lidów, tylko zastanowilibyśmy się, na jakim etapie jesteśmy, w jakim konkrecie, to okazałoby się, że trudno by było znaleźć taki, którego nie posunęliśmy do przodu. Ale trudno, panie ministrze, może po prostu taki. Trzeba się przyznać otwarcie. To był błąd, co powiedzieliśmy, 100 konkretów panie w 100 dni. Mogliśmy powiedzieć 100 konkretów w rok. Ale cytuje albo pan, na całą kadencję. Cytuje pan jakieś pytanie, które jest po prostu tezą pisaną przez jakiegoś działacza pisowskiego, a ja próbuję panem dyskutować, a pan mówi, że on się przyzna. Przepraszam, nie, podyskutujmy. Dlatego, że proszę mi ale wierzyć, podyskutujmy. Może spełniliście 20, 30. Proszę pana, dopiero rozmawiamy o tym pół minuty i już z 14 jesteśmy na 30. Jakby pan mi, no jakbyśmy panu mieli czas, no, jakbyśmy mieli czas na spokojną rozmowę, to by się okazało, że w 88 jesteśmy daleko do przodu. Czyli co, ale ile spełniliście konkretów? Nie, pana zdaniem. Moim zdaniem ponad połowa jest bardzo zaangażowana. Ponad połowa.
Ma pan na to dowody? No, jak pan gotów je przedstawić? Jestem gotowy usiąść z panem i dobrze, każdy odhaczać. No, podałem panu przykład konkret 48. Nikt nie mówi, że w tej sprawie coś się stało, a ja panu pokazuję projekt ustawy, który jest w rządzie. Mam konkretne pytanie. Proszę spytać, pyta nasz słuchacz, gdzie Koalicja Obywatelska zgubiła te rzekome narzędzia do paliwa po 5 zł, o których mówił Donald Tusk w kampanii? Proszę pana, Donald Tusk w kampanii mówił o tym, że gdyby nie zawyżanie ceny przez Obajtka, to wtedy paliwo byłoby po 5 zł. Cenę paliwa ma ustalać rynek. Natomiast nie jest tak, że dzisiaj Tusk obniża sztucznie, albo Tusk obniża podwyższa sztucznie, bo taką ma potrzebę. Zapisu było tak, że jak Kaczyński potrzebował, to Obajtek o złotówkę podwyższał. A jak Kaczyński potrzebował, to Obajtek o złotówkę obniżał. Efekt był taki, że nie było paliwa na stacjach. Dzisiaj to jest rynek. Rynek decyduje. Jak na giełdach światowych rośnie cena paliwa, baryłki, to cena na Panie stacjach rośnie. Pani, pan jak premier maleje, nie mówił o rynku. Ale proszę pana, mówił, że jeśli będę miał władzę, zrobię to w ciągu kilku. Nie. Byłem, słuchałem tej wypowiedzi. Ja też słuchałem. No właśnie, pan premier Tusk odnosił się do konkretnej sytuacji, w której Obajtek podwyższył sztucznie o złotówkę cenie paliwa. Podwyższył sztucznie po to, bo potrzebował dobrych wyników. I wypowiedź pana premiera, bądźmy konkretni, była przecież nikt nie twierdzi, że Tusk ma ochotę ustalać cenę paliwa. Rynek ustala cenę paliwa. No wróćmy do normalności. Panie ministrze, bo inaczej kolejne się pytanie. Skończy jak w PRL-u. Ostatnio w kanale sportowym, cytat, obrażał pan prezesa i kibiców Legii Warszawa. Wybiera się pan na jakiś mecz? To nie jest cytat. Przy Łazienkowskiej. Gdzie jest cytat? To jest cytat pana słuchacza Sylwestra. No, okej. Bo nie ma cytatu. Wybiera się pan na jakiś mecz przy Łazienkowskiej, posłuchać kilku ciepłych słów na swój temat? Proszę pana, ja się kibiców na Łazienkowskiej nie boję, powiem więcej. Nie boi się pan żylety? Proszę pana, tempa. A widział pan, tempa widział pan ostatnie transparenty? No ale i co, i będzie pan się tym epatował? Nie jest panu przykro? Ja mam wielu przyjaciół. Nie, nie robię to na mnie. Wrażenie. Naprawdę? Nie. Jedyne, co mnie denerwuje, to, że mniejszość na stadionach, i to nie dotyczy tylko stadionu Legii, próbuje zdominować większość. Ja mam wielu przyjaciół kibiców Legii, którzy chodzi na ten mecze i przeprasza mnie po tym, kiedy tam się dzieje. Proszę zwrócić uwagę. W tym samym meczu obrażano mnie, obrażano pana Mioduskiego, obrażano Kosztę Runiajcza, obrażano pana dyrektora Zielińskiego. Wszystkich obrażano. Jeżeli my... I powiem panu, a wie pan, co mi najbardziej ubodło na żylecie w ostatnim czasie? To, że kiedy jedna z rozgłośni radiowych postanowiła nawiązać współpracę z Polonią, to były obrzydliwe napisy na żylecie. Jeżeli ktoś uważa, że taka atmosfera na stadionach przyciąga pieniądze do piłki, jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego prywatni inwestorzy chętnie finansują siatkówkę, chętnie finansują lekką atletykę, a omijają dalekim łukiem piłkę nożną, to jest to wina żylety i tego kibolstwa na trybunach, które jest już dzisiaj w mniejszości na stadionach, ale które niestety dominuje. I ja mam taką prośbę do jednej do dziennikarzy, tych wszystkich, nie chodzi o Nitrasa, tych wszystkich, którzy się tym podniecają, piszą w atmosferze, że ktoś, jak kibice polscy jadą za granicę i Legii i rzucają kamieniami w policję i im się to podoba, mówią, ale żyleta przywaliła. Zastanówcie się, jakie są konsekwencje, bo jeżeli polskiej piłce brakuje pieniędzy, jeśli polskie kluby od Legii zaczynając, a na ostatnim chyba dzisiaj UKS się w lidze kończąc, mówią, że nie mają prywatnych inwestorów, tak jak inne sporty, to jest to wina żylety i jest to wina tych wszystkich kiboli, którzy odstraszają od piłki nożnej ludzi biznesu, ludzi, którzy chcą zainwestować w sport. Nie widzi pan to jest nic wasza pozytywnego wina w żylecie? Ja bym żylecie napisał taki transparent, niech sobie napiszą. To jest nasza wina, że Legia dzisiaj ma problemy finansowe, że do Legii nie garną się prywatni inwestorzy, bo patrzą na to, co tam się dzieje i mówią, my z tym nie chcemy mieć nic wspólnego. Jako minister sportu do całego środowiska, szczególnie do tych prezesów, którzy prowadzą jakąś grę z kibolami, zamiast twardo, konsekwentnie wymagać zachowania kultury i pewnego wizerunku piłki nożnej na stadionach. Mówię, to jest wasza wina, że poważne pieniądze omijają polską piłkę nożną. To jest wasza wina. Spotka się pan z prezesem Mioduskim, bo on wyraził taką gotowość. Nie wiem, nie słyszałem, żeby wyraził taką gotowość. Powiedział, że jest gotów się z panem spotkać, chociaż pan o nim źle mówi. Ja nie mówię w kanale sportowym. Proszę pana, ja o nikim nie mówię on źle. On nie był agresywny. Ja proszę pana, o nikim nie mówię źle. Ja oceniam zawsze uczynki, a nie człowieka. Chcę powiedzieć tak. Pan Legia Warszawa otrzymała grube miliony złotych z Ministerstwa Sportu za promowanie Polski za granicą, za promowanie wizerunku Polski za granicą. Jako odpowiedzialny za to pieniądze, to nie są moje pieniądze, to są pieniądze budżetu państwa. Jako odpowiedzialny za te pieniądze i za budżet państwa mówię, jeżeli ktoś bierze pieniądze za promocję Polski za granicą, a później doprowadza, czy
jakby w jakiś sposób usprawiedliwia przynajmniej, albo w tym uczestniczy. Burdy za granicą Polaków i opisywane tego przez media, to stoi w sprzeczności z umową, która nas łączy, która mówi o tym, że jechaliście tam po to, żeby promować dobry wizerunek Polski. Czyli rozumiem, że nie dostanie Legia żadnych pieniędzy od pana. Proszę pana, ja o pieniądzach, kto dostanie, kto nie, w radio nie decyduję, bo to są procedury. Tak ta deklaracja brzmi trochę. Ja mówię, proszę pana, na co się nie zgadzam. Takiego, ja nie wiem, czy ten program w ogóle dalej będzie w tej formie funkcjonował, który funkcjonował, bo mam do niego wiele zastrzeżeń. Ile to jest pieniędzy, ale myślę, dla klubów? Mówi pan o tej promocji. No Legia dostała chyba 6 albo 7 milionów złotych. Za promocję Polski za granicą, proszę pana. W czasie rozgrywek rozgrywek. A jak pan uważa? Nie, ja pytam. Uważam, że każde wydarzenie powinno być przeanalizowane. No to ja to się pytam. Jeśli były zadymy sprowokowane w Anglii przez kibiców Legii, to w ogóle nie ma o czym mówić. No to właśnie. Ale pytanie, czy w Holandii to było zachowanie kibiców Legii pana, i prezesa Mioduskiego, czy tamtejszej policji? Ale ja, program, który został stworzony właściwie w dużym stopniu specjalnie dla Legii, to był program, który Ministerstwo Sportu, pan minister Bortniczuk podjął decyzję, zapłacę Legii 7 milionów złotych. To są gigantyczne pieniądze. W ubiegłym roku to są znacznie większe pieniądze niż kontrakt, który miał PZU z Igą Świątek, która jest rzeczywiście dumą Polski i promuje Polskę za granicą. No, jeżeli pan jedzie, bierze pan publiczne pieniądze, to pana obowiązkiem jest dbać o to, żeby wszystko było korekt. Tym bardziej, że Polskę pan reprezentuje, że wziął pan pieniądze za promocję Polski za granicą. Ja odpowiedzialny za to stwierdzam, to była żadna promocja, wręcz przeciwnie. To była antypromocja. To postawmy kropkę na D. Takich pieniędzy nie będzie już z Ministerstwa Sportu. Proszę pana, ja o programach Ministerstwa Sportu nie informuję w mediach. Nie ma jeszcze decyzji co do ostatecznego kształtu tego programu w tym roku. Pracujemy nad tym, urzędnicy się do tego przygotowują, znają moje zastrzeżenia. Proszę wybaczyć, to po prostu to byłoby z mojej strony nieodpowiedzialne. Ostatnie pytanie. Na pewno w takiej formie, jak ten program funkcjonował, on funkcjonował nie będzie. Ostatnie pytanie od naszego słuchacza. Musimy już kończyć. Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki planuje kolejną edycję bonu turystycznego w czasie kryzysu w branży? Ale branża nie ma kryzysu. Branża turystyczna wróciła do praktycznie sytuacji przedpandemicznej, mimo tego, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy są ponad miliard 200 milionów złotych dla branży turystycznej przeznaczone i te pieniądze są uruchomione dopiero teraz, dzięki Donaldowi Tuskowi, dzięki rządowi naszemu, bo dowiedzieliśmy KPO. Ci przedsiębiorcy z branży hotelarskiej, restauracyjnej, cateringowej te pieniądze powinni mieć już od ponad roku. Dostają je teraz, więc mamy inne instrumenty. Mamy wsparcie KPO zamiast bonu. Natomiast bon, no nie Czyli ma dzisiaj bonów w tym momencie nie będzie kolejnego. Wie pan, to były gigantyczne pieniądze z budżetu państwa, które poszły bezpośrednio w sytuacji nadzwyczajnej. No ta sytuacja nadzwyczajna już dzisiaj nie jest. Ale dobrze zrobił rząd PiSu, że to zrobił, no, czy nie? Wie pan, no, sytuacja była nadzwyczajna, więc należało to zrobić. Okej. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Minister sportu Sławomir Nitras, Koalicja Obywatelska, był gościem Radia Z i do zobaczenia na Euro 2024. Mam nadzieję, że do zobaczenia wcześniej. W finale. Dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.